Tak, w rytmie piosenki Roxanne zespołu The Police wkraczamy na antenę, czyli ja i moja skromna osoba oraz Andrzej Potocki i jego nieskromna osoba. Dzień dobry. I moja skromna osoba. Też. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Gdzie tam skromność? Z takim dorobkiem to już można się wyzbyć skromności. Och, są godniejsi. Są godniejsi. Najbardziej godnym pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej jest prezydent Andrzej Duda, który jeszcze się chyba nie podjął decyzji, czy podpisać ustawę o finansowaniu TVP i Polskiego Radia, czy jej nie podpisał. No powiedziałbym czas najwyższy, bo decyzja ma być ogłoszona o 17.11. Chwalić Boga, 17.11 mamy opóźnienie. Także mam nadzieję, że w duszy decyzję podjął, a co do podpisu dowiemy się w najbliższych, no nie powiem godzinach, ale może być nawet w minutach. O, przepraszam, mamy pilne sprzed 2 minut i to nie dotyczy Andrzeja Dudy, dotyczy oczywiście koronawirusa. Mamy informację ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który jak dowiozł nam internet do radia, to Państwu powiem, co odpowiedzi, ale wiem, że mamy 4 nowe przypadki koronawirusa. Jak kiedyś naprawił nam w studio internet, to Państwu powiem dokładniej, gdzie i co powiedział minister Szumowski. No, 4 kolejne, to już będzie razem 5 przypadków. To z tego autobusu może być. No właśnie, nie wiem, zaraz sprawdzę na urządzeniu typu smart, bo tu internet mam własny, to będę mógł Państwu powiedzieć, jak zdaniem pana redaktora w studiu Andrzej Podolski, tygodnik sieci Portal w Polityce, wygląda kwestia tej zarazy w Polsce, a wyborów prezydenckich? No tutaj, że tak powiem, źle nie wygląda, dlatego że w kontekście oczywiście wyborów prezydenckich, dlatego że zawsze w takich sytuacjach kryzysowych, wzbudzających poważne emocje, a taką sytuacją jest epidemia, czy można by już nawet nazywać to pandemią, w każdym razie na świecie, w Polsce jeszcze nie, to wtedy ludzie skupiają się wokół władzy. To jest taki mechanizm znany już od lat i czują, że to od ośrodka decyzyjnego zależeć będzie dalszy los i dalszy rozwój sytuacji. To jest jeden aspekt sprawy, a drugi to taki, że w przypadku, gdyby wykorzystywać, mam na myśli opozycję, propagandowo bardzo mocno kwestię koronawirusa, to wtedy może nastąpić takie zawieszenie kampanii wyborczej z prostego powodu, że po prostu sygnały, które wysyłają politycy, nie będą docierać do elektoratów, ponieważ w głowie będą mieli ludzie koronawirusa i problemy z tym związane, które wypierają jak gdyby kwestie bieżącej polityki, które mogą wyprzeć kwestie bieżącej polityki, no i oczywiście też nawet i kampanii wyborczej. W związku z tym granie koronawirusem na emocjach nie jest dobrym pomysłem z punktu widzenia opozycji, bowiem po prostu przysporzy punktów obozowi władzy, a per saldo prezydentowi Dudzie. To już daje więcej szczegółów, bo odpaliłem, znalazłem w kieszeni telefon komórkowy i już panu czytam, bo tutaj połączenie jest dobre, rzecz jasna. Są 4 nowe przypadki koronawirusa w Polsce i to tak, wszyscy pacjenci, to powiedział minister Szumowski przed kilkoma minutami, wszyscy pacjenci są objęci opieką medyczną, zapewnił minister. 2 pacjentów to osoby ze Szczecina, którzy wrócili z Włoch. Kolejny przypadek sezonowy we Wrocławiu, tutaj nie wiemy, gdzie się ta osoba zaraziła, gdzie mogła się zarazić. 1 z tych 4, 4 to osoba, która podróżowała autokarem z pacjentem 0. No tak. No, czyli jedna osoba, ale 2 turystów z Włoch, czy powiedzmy sobie, czyli pracowników. Czyli mamy nowe ognisko. No, także to jest Szczecin i Wrocław, bo Wrocław nie wiadomo skąd się Tak, nie wiadomo, nie ma informacji, gdzie się mógł zarazić. No tam pewnie we Włoszech, czego się też wirusolodzy spodziewali, że to raczej z Włoch nam ten pierwszy pacjent zero przyjedzie, to nas przyjechał z Niemiec, nie chciał być z Włoch. No wszyscy czują się dobrze, zdaniem ministra, no ale pączkuje. 5 przypadków w Polsce. No będzie pączkować, byle nie zbyt szeroko. To już jest kwestia organizacji
służby zdrowia i tych wszystkich służb, które zajmują się koronawirusem, z wojskiem włącznie. I teraz będziemy obserwować sytuację, bo cóż tu można powiedzieć, nie mamy na to wpływu za bardzo jako komentatorzy, jako obywatele, jako zwykli ludzie. W związku z tym, jeżeli państwo okaże się sprawne, czyli stanie na wysokości zadania, no ta epidemia być może skończy się tak, jak skończyła się w Wietnamie, kiedy to ogarnięto wszystkie przypadki i w tej chwili epidemia tam wygasła. Zobaczymy, jak się uda polskim władzom utrzymać tą epidemię w ryzach. No dobrze, to wróćmy do naszego głównego tematu, czyli kampanii wyborczej i decyzji prezydenta Andrzeja Dudy co do podpisania ustawy o mediach, o finansowaniu mediów publicznych. Jest ten konflikt, jak pan redaktor myśli? Rzeczywiście jest tak, że Nowogrodzka się kłóci z panem prezydentem i na odwrót? No z tego, co podają media, to wygląda na to, że rzeczywiście iskrzy na linii Nowogrodzka prezydent, ale tu trzeba jasno powiedzieć, że spór ten nie jest bez przyczyny, bowiem jeśli wierzyć doniesieniom WP.pl, portalu, który tę sprawę nagłaśniał, to Andrzej Duda jako pretekst do niepodpisania tej ustawy stwierdził, że nie odpowiada mu Jacek Kurski na stanowisku prezesa TVP i od losów jego osoby uzależnił podpisanie tej ustawy. Jeżeli to jest prawda, no to nie jest to zbyt rozsądny ruch, bowiem no, konflikty personalne powinny być w kampanii wyborczej, przede wszystkim nie powinny być w kampanii wyborczej nagłaśniane, a po drugie one bezpośrednio szkodzą wizerunkowi. Nawet jeżeli w tym samym sporze prezydent miałby rację, to poruszanie tych kwestii, kwestii personalnych, konfliktów personalnych w czasie kampanii wyborczej jest co najmniej nieroztropne. To jeszcze, panie redaktorze, inna plotka, która się pojawiła po, na mieście i fruwa po tym, że mieście, czyli że prezes PiS-u rozważa, jeżeli Andrzej Duda nie podpisze ustawy, rozważa wystawienie innego kandydata. O tym było głośno już wczoraj. Portal Wirtualne Media o tym, portal w Polityce, nie w Polityce o tym pisał. Nie, myśmy Wirtualna o tym nie Polska o tym napisała. O, teraz przypomniałem. No, skoro pisało o tym Wirtualna Polska, to podobnie, bowiem Wirtualna Polska widać ma jakieś bezpośrednie źródła w Pałacu Prezydenckim, bo podejrzewam, że stamtąd są te przecieki. Nawet nie cała, natomiast, tylko redaktor Michał Wróblewski. Natomiast no, osobiście trudno mi się do tego ustosunkować, bowiem nie wiem, jak pewna jest ta informacja. No ale załóżmy, że portal WP.pl ma rację, no to dosyć ostra zagrywka ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No ale widać też i problem jest poważny, bowiem obcięcie dotacji dla telewizji publicznej może skończyć się grupowymi zwolnieniami. Na przykład u mnie w Gdańsku dyrektor oddziału TVP3, pani dyrektor, no, reformowała tę telewizję, odmłodziła całą kadrę, no, włożyła bardzo dużo serca w podciągnięcie poziomu ośrodka telewizji gdańskiej, no a w tej chwili w przypadku braku dofinansowania staje przed problemem zwolnień zbiorowych, co jest ewidentnie dużym kłopotem i dla telewizji, i dla ludzi, którzy zostaną zwolnieni. To jest jeden aspekt całej sprawy. Drugi aspekt całej sprawy... Ale brak tej ustawy to jest jakby wysadzenie finansowania telewizji? To jest tak, że nagle zniknie nam jedynka w domach, jak tej ustawy nie będzie? Powiem tak, jeżeli... A dwójka? Jeżeli rządzący nie wymyślą jakiegoś obejścia ewentualnego weta prezydenta Dudy, no to telewizja może mieć kłopot. No bo jak pokazuje historia, dwa razy te same ustawy nie trafiają pod podpis prezydenta. By trzeba było stworzyć nową ustawę, znaleźć jakieś inne rozwiązania,
jeżeli to są ustawowe, być może wystarczy rozporządzeniem tę sprawę załatwić, podejrzewam, że na pewno wśród partii rządzącej, przedstawicieli partii rządzącej, te opcje są brane pod uwagę. W każdym razie, no na pewno gwałtowna zmiana prezesa Telewizji Polskiej w obecnej sytuacji, mam na myśli oczywiście kampanię wyborczą, nie przysłuży się samemu prezydentowi, bowiem postawienie na jego miejscu kogoś nowego to jest dopiero początek. Ten ktoś się musi wdrożyć, musi to poznać. No jednym słowem, na pewno odbiłoby się to na jakości. Cały czas szukam nowych informacji o tym koronawirusie. Te cztery przypadki chyba za chwilę Państwu skonkretyzuję, bo wiemy, zdaje się, wiemy, gdzie jest ten czwarty przypadek, ale zanim go dokładnie wyszperam i nie pomylę miejscowości, to zadam panu redaktorowi w studio, Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce, pytanie, czy panu jako dziennikarzowi z wieloletnim stażem, doświadczeniem naprawdę w pełni podoba się telewizja publiczna i jej publicystyka? No, pali tylko publicystykę, ale informacja. No to znaczy, czy mówimy o całości, o TVP Info, TVP, bo to nie tylko... Nie, wiadomości, panorama. Weźmy, że wiadomości, znaczy, że pion informacyjny to jest 17% działalności całego tego koncernu, który jest, właściwie Telewizja Polska jest de facto dużym koncernem medialnym. No, generalnie, jeżeli miałbym jakieś uwagi, to do wiadomości, bowiem moim zdaniem można by to było w sposób bardziej atrakcyjny przedstawiać. Natomiast co do reszty programów publicystycznych, to nawet skłonny byłbym twierdzić, że są bardziej pluralistyczne niż te programy publicystyczne w stacjach komercyjnych. Sam fakt, że do studia są codziennie zapraszani przedstawiciele wszystkich partii politycznych, co ma miejsce w programie Minęła 20, a z kolei w konkurencyjnych stacjach są to dwie osoby, trzy osoby plus prowadzący, który definiuje się po jednej stronie sporu, to uważam, że jest pod tym względem dużo lepiej. Natomiast problem polega na czym innym. Problem polega na tym, że nie ma alternatywnych mediów w stosunku do mediów komercyjnych, które wyznają jedną określoną linię od 30 lat. W związku z tym likwidacja, czy powiedzmy sobie jakaś potężna zmiana profilu, doprowadziłaby po prostu do braku możliwości przedstawiania swoich racji przez drugą stronę, co jest niezbędne w dyskusji o kraju, o jego problemach, o jego wyborach, no a tym bardziej w kontekście kampanii prezydenckiej. W związku z tym to, że nie podoba mi się jakiś program, czy powiedzmy sobie, mam do niego uwagi, to nie znaczy, że ja mam rozbijać cały system, który udało się po 30 latach wreszcie osiągnąć, bo co by jednak nie mówić, no mamy ten pluralizm w tych mediach, jeżeli się komuś nie podoba telewizja w Polsce, telewizja, przepraszam, Polska. W Polsce się podoba wszystkim. Bo w Polsce się musi podobać wszystkim, ponieważ jest to telewizja. Gdzie pan pracuje. Gdzie pracuje. W związku z tym, czy powinna, nie musi, ale powinna. To nie jest dobre, że tak powiem, rozwiązanie, likwidacja czy totalna przebudowa. Ale gdyby pan został prezesem Telewizji Polskiej... Słucham? Gdyby pan redaktor został prezesem TVP. Nie grozi mi to nawet, bowiem no, ja jestem dziennikarzem, ja nie jestem menedżerem. No, jednak... no ale ty tylko w wiadomościach, co nieco by pan pozmieniał. No to może bym podłubał przy tym trochę, no zrobił bardziej atrakcyjne, może trochę więcej zagranicy. No w tej chwili dyskutować na temat wiadomości, to no to by trzeba zebrać tych ludzi, którzy tam to robią. No dłuższa rozmowa to by była. W każdym razie, no nie jest to powód do tego, żeby nie przeznaczać tych 2 miliardów na media publiczne, które mają swoją misję. No w Polsce sytuacja medialna jest sytuacją w ogóle chorą. I ta choroba nie zaczęła się za czasów rządów PiS-u w 2015 roku, tylko ta choroba trwa od narodzenia trzeciej RP. Przecież ja już nie chcę tam mówić, ile razy wylatywałem jako koledzy z telewizji, bo się zmieniła władza. I tutaj w sytuacji, kiedy na przykład powstawały media prywatne, bo tu może być zarzut taki, że prawda, media
media komercyjne kontra media państwowe. Media państwowe muszą być bardziej skierowane, bo do tego to wszystko zmierza ze strony opozycji, w kierunku ich sposobu myślenia. Natomiast dodajmy, znaczy przypomnijmy, że zarówno stacje takie jak TVN, czy powiedzmy sobie Polsat, powstawały w czasach, kiedy dostawali ich założyciele, mieli dostęp do linii kredytowych, bankowych, gdzie państwo de facto sprzyjało im. Gdyby pan redaktor chciał otworzyć podobną typu stację, no w tamtym czasie wątpię, czy pokonałby pan te bariery finansowe. Jednemu, któremu się udało zrobić dużą rozgłośnię, to był ojciec dyrektor, ale on działał trochę na innych zasadach. Natomiast te subwencje w ukrytej formie przeprowadzane poprzez banki, no, doprowadziły do tego, że w Polsce nie było równowagi medialnej, tylko potężny przechył na stronę właśnie, która w tej chwili zajmuje pozycje opozycyjne. No i ten handicap jak gdyby należy się w imię pluralizmu drugiej stronie i stąd ja tłumaczę pewne rzeczy, które w normalnej sytuacji medialnej byłyby trudne do wyjaśnienia. Mamy informację, czwarty z obecnych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce to osoba, która zaraziła się we Wrocławiu, czy zaraziła się w Wielkiej Brytanii, a przebywa obecnie we Wrocławiu, na czwarty, który zaraził się od pacjenta zero, jadąc z nim autobusem, koronawirusem, przebywa w Ostródzie. Jest ale teraz to jest może dosyć istotne, ku pokrzepieniu w serc, że żaden z tych pacjentów zarażonych koronawirusem nie zaraził się w Polsce. To wszystko jest import. Tak jest. Także o jakimś przełomie w sensie negatywnym tej epidemii będziemy mogli mówić w momencie, kiedy my tych importów będziemy mieli coraz kiedy więcej. Już będą zarażeni ludzie na terenie naszego kraju, gdzie się będą zarażać tutaj na miejscu, a nie jako ci importerzy. Bo nie sytuacja, wiadomo, z kim się kontaktowali po zarażeniu, ta czwórka nowych przypadków. No to tego przypadków. Są służby, żeby to ustalić, lokalizować, skierować do szpitala, otoczyć opieką i tego wirusa gasić w momencie powstawania, wtedy, kiedy jest najłatwiej. Co jest ciekawe, ten pacjent zero zaraził osobę w autobusie jeszcze na terytorium Niemiec, bo od terytorium Polski jechał już samochodem, no i nikogo zdaje się nie zaraził już będąc w Polsce, więc to jest też plus, że tylko no jednego. Pytanie, ile ten jeden zaraził to dalej? Ten pan czy pani z Ostródy to rzeczywiście miała pecha, że jedyna na cały autobus się zaraziła. Usiadła. Tak, to jest, usiadła w nieodpowiednim miejscu. A może myła ręce nie tak, jak nakazywał marszałek Karczewski, tylko tak, jak nakazywał marszałek Grodzki. Z tego powodu się zaraziła. A to był żart. To był żart, ale to jeszcze jedną kwestię poruszmy, czyli bój o drugie miejsce. Czy pan redaktor sobie wyobraża w tej kampanii prezydenckiej, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie wejdzie do drugiej tury? Tylko nie, wejdzie, ja sobie tego nie wyobrażam. To nie, czyli te wszystkie nadzieje, Kosiniaka-Kamysza może, są płonne. Może, znaczy mówiliśmy tutaj, trochę krytykowaliśmy tutaj kampanię, czy elementy kampanii obecnego prezydenta, a nie wspomnieliśmy o tym, że to, co wyprawia w kampanii wyborczej, to, co wyprawiają w kampanii wyborczej inni kandydaci, to może częściowo poza Kosiniakiem Kamyszem, to po prostu włos na głowie staje. No jest to po prostu taka amatorszczyzna, taki kompletny brak wyczucia. Ale taki Biedrusz, momentu, on cały czas ma w sondażach między 6 a 8%. Dużo poniżej wyniku lewicy ale z jesieni. To też o czym świadczy. Sejmu. To świadczy o tym, że elektoraty są w miarę zdeterminowane w stosunku do swoich kandydatów, znaczy na swoich kandydatów. I teraz Kidawa-Błońska ma trzykrotnie większy elektorat aniżeli Kosiniak-Kamysz. I nawet gdyby Kosiniak-Kamysz nie wiem jak się naprężał i wytężał,
to nie udźwignie taki to ciężar. Jednym słowem, nie pokona tym swoim ośmiopunktowym, ośmioprocentowym poparciem elektoratu, który wspiera Kidawę Błońską. Ale nie ma tak, że ktoś się... W granicach 25%. Że no. Ktoś się odwróci, że nagle widząc jak słabym, jak to twierdzą politycy PSL-u, jak słabym kandydatem jest pani marszałek Kidawa-Błońska, to jednak jej zwolennicy poszukują kogoś lepszego, no bo wiele osób o tym mówi, że kampania pani marszałek Kidawy-Błońskiej z Platformy sama nie jest fatalna, ale że kandydatka jest fatalna. No oczywiście, że sztab Platformy robi co może, ale nie, no popełnia cały czas szkolne błędy, no chociażby nagłaśnianie sprawy prezydenta Dudy, podpisania tej ustawy kolejowej na dworcu jest moim zdaniem czystym szaleństwem, bowiem ani oni go w ten sposób ośmieszą, na pewno nie przed własnym elektoratem, przed elektoratem Platformy, tym fanatycznym elektoratem, to już nawet nie ma co ośmieszać, bo tam jest wystarczająco ośmieszony i w ogóle na nich nie ma co zwracać uwagi z punktu widzenia sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast dzięki takiej w cudzysłowie promocji cała Polska powiatowa dowie się i dotrze to do ludzi, że Andrzej Duda sprzyja połączeniom kolejowym małych miejscowości z centralami, z metropoliami, co jest tego sztabowcy na pewno, znaczy tego sztabowcy nie wyczuwają, bo sztabowcy opozycyjni, mam na myśli tych od Platformy, z Platformy Obywatelskiej, mam wrażenie, że nie wyczuwają w ogóle klimatu, jak reaguje Polska powiatowa, jak reagują inni, jak reaguje elektorat przeciwny. To jeszcze jedna... To jest bardzo wrażliwy punkt, ten środek komunikacji. Pamiętam, kiedyś robiłem, jeszcze tak na dwa słowa, robiłem kiedyś materiał o wiosce w powiecie Biała Podlaska, która była skomunikowana z Hajnówką i z Białymstokiem. To były lata, koniec lat 90. Była skomunikowana właśnie poprzez PKP i tam likwidowali tę linię. No i tamte starsze panie zdarzały się, że płakały z tego powodu, bowiem to dla nich oznaczało dosłownie odcięcie od świata. Także jak się ma trochę empatii i rozumie się problemy ludzi w małych miasteczkach i w ogóle problemy tej większej części narodu, to nigdy by się nie robiło takich głupot, żeby nie dość, że jeszcze obśmiewać, to powielać to obśmiewanie i grzać to przez trzy dni. No to bardzo proszę, no dzięki temu większość ludzi na prowincji dowie się, że Andrzej Duda sprzyja właśnie tej prowincji, którą chce łączyć, którą chce im udrożnić te drogi koleją, czy umożliwić dojazdy koleją, a to jest dla nich bardzo ważne. I na tej podstawie twierdzę, że ten sztab Platformy Obywatelskiej no ma duże braki w kwestii wyczucia elektoratu przeciwnego oraz elektoratu, który mogliby ewentualnie pozyskać. I ostatnia informacja, jaką mówimy w naszej rozmowie, która pojawiła się w trakcie naszej rozmowy, studia Andrzej Potocki, dziennikarz, tygodnik sieci, portal W Polityce. Senat kilka minut temu przyjął ustawę bez poprawek, ustawę w sprawie koronawirusa, specustawę, zagłosowało 74 senatorów, nikt nie był przeciwko, 9 się wstrzymała. No, co za współpraca. No właśnie. Co za współpraca, jak soli na ogon nasypać, to zaraz inne podejście. Jak trwoga, to do Boga i wszyscy razem. No dobrze, to cieszy, że na tej niwie epidemii, tylko epidemii, zapanowała w narodzie zgoda. No tylko pytanie jest takie, czy nie odczuwam tego raczej, nie postrzegam tego jako gest dobrej woli ze strony opozycji, raczej jako konieczność chwili. No ponieważ wiadomo, że jeżeli opozycja przyjmuje te argumenty, których użyłem na początku naszej rozmowy w kwestii koronawirusa, że jednak zyskuje na tym partia rządząca, no to rozsądnie jest jednak nie robić z tego powodu konfliktu i zagłosować tak,
jak to zrobił obóz Zjednoczonej Prawicy, z nadrzędnym celem zgody w obliczu nadchodzącej epidemii. Powiedział Andrzej Potocki, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 17.35, no tośmy wszystko, co trzeba było, tośmy omówili. Z refrenem o koronawirusie, bo w naszej rozmowie było to przerywane, tak jak refren, najnowszymi informacjami, newsami na temat koronawirusa. No tak. Koronawirus. Udało nam się być interaktywnym z rzeczywistością i to cieszy. Jedna rzecz będzie stała w tym popołudniu wnet zespół D. Policji. Kolejna piosenka z tej samej płyty. Posłuchajmy.